Dzień dobry, Tomasz Grzywaczewski. Zapraszam serdecznie na specjalny odcinek vloga Kierunek Wschód, czyli top 5 najważniejszych wydarzeń roku 2021 w Europie Środkowej i Wschodniej. A zaczynamy od miejsca 5. Kreml próbuje zlikwidować Stowarzyszenie Memoriał. Rosyjska prokuratura generalna zwróciła się do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z wnioskiem o likwidację najstarszej i najważniejszej rosyjskiej organizacji broniącej praw człowieka oraz dokumentującej zbrodnie komunistów, czyli właśnie Stowarzyszenia Memoriał. W tym momencie cały czas jeszcze trwają rozprawy. Odbyło się ich już od listopada kilka. Nie wiemy, czy finalnie rzeczywiście dojdzie do zlikwidowania memoriału, ale niestety ryzyko takie jest bardzo poważne. Dlaczego moim zdaniem to wydarzenie ma aż takie znaczenie? No, memoriał jest tak naprawdę pewnego rodzaju symbolem prodemokratycznych zmian w Rosji, upadku Związku Sowieckiego i tej krótkiej odwilży w rosyjskim systemie władzy lat 90. Memoriał utworzono w roku 1989. Tak jak wspomniałem, ma on bardzo duże zasługi, jeżeli chodzi o dokumentowanie zbrodni komunistycznych. Tutaj warto też podkreślić, że w memoriale działa Komisja Polska, zabiegająca m.in. o sądową rehabilitację ofiar zbrodni katyńskiej, a także odtajnienia uzasadnienia decyzji rosyjskiej prokuratury wojskowej w sprawie umorzenia śledztwa w sprawie katyńskiej z roku 2004. Także memoriał również ma związki z Polską. Zresztą historycy z memoriału aktywnie współpracowali i współpracują z polskimi badaczami. Między innymi w listopadzie Stowarzyszenie Memoriał podpisało porozumienie o współpracy z Muzeum w Auschwitz. Przy memoriale działa również Centrum Praw Człowieka, które zajmuje się obroną praw podstawowych, ale także badaniem zbrodni dokonywanych przez Rosję w Czeczeniu oraz szerzej na Kaukazie Północnym. Co roku publikuje także listę więźniów politycznych, a więc bardzo szeroki zakres działań. Jednocześnie, jak mówię, memoriał, który jest takim symbolem tego momentu w Rosji, kiedy Rosja była krajem bardzo wolnym, i jego zlikwidowanie w mojej ocenie będzie takim pewnego rodzaju symbolicznym domknięciem autorytarnego putinowskiego systemu władzy, stłamszeniem jednej z ostatnich niezależnych organizacji, jednocześnie właśnie organizacji, która symbolizuje inną, wolną Rosję. I moim zdaniem wreszcie sprawa memoriału to jest ten moment, kiedy Polska powinna aktywnie włączyć się we wspieranie rosyjskich dysydentów, rosyjskich obrońców praw człowieka. Biorąc pod uwagę, że my jesteśmy oskarżani przez Kreml na arenie międzynarodowej o rusofobię, że cokolwiek Polska o Rosji nie powie, zawsze może nam zarzucić, no, że przecież my nie lubimy Rosjan, dlatego mamy takie sceptyczne stanowisko. O to właśnie tutaj, w tym wypadku możemy powiedzieć, nie, to nie jest tak, że my nie lubimy Rosjan. My nie lubimy opresyjnego rosyjskiego systemu władzy. My się ich boimy. My się boimy tego, co ta władza chce zrobić z ludźmi myślącymi inaczej. I dlatego my jako Polska wspieramy Stowarzyszenie Memoriał, wspieramy jego działaczy, którzy z narażeniem swojej wolności, a czasami nawet życia, walczą o inne oblicze Rosji, walczą o prawdę historyczną i walczą o prawa zwykłych ludzi. To było top 5, a teraz top 4, czyli wybory w Mołdawii. W latem w wyborach parlamentarnych w Mołdawii zwyciężyła Partia Działania i Solidarności prezydent Mai Sandu, która z kolei w listopadzie roku 2020 została mołdawską panią prezydent. Dlaczego to wydarzenie jest takie ważne i dostaje miejsce czwarte? No, te wybory to jest z kolei domknięcie zmiany, systemowej zmiany, jeżeli chodzi o mołdawską scenę polityczną. Ostateczne odsunięcie od władzy oligarchicznego systemu stworzonego przez Vlada Plahotniuka, tak zwanego władcę marionetek, człowieka, który w minionej dekadzie sterował całą niemalże mołdawską polityką. Nawet nie do końca był system oligarchiczny, bo oligarchia zakłada, że jest kilku ważnych graczy. Tutaj Plahotniuk właściwie w pewnym momencie stał się samodzielnym, jak wspomniałem, władcą marionetek. No i te wybory powodują, że nie tylko on sam, ale ta sieć powinna
powiązań, którą stworzył, zostaje przynajmniej częściowo przecięta. Przed Mołdawią być może po raz pierwszy w jej krótkiej historii pojawiła się szansa tego, żeby rozpocząć budowanie państwa opartego na rządach prawa, na bardziej sprawnie działających instytucjach. Państwa, które występuje w imieniu obywateli, a nie w imieniu wąskiej kliki najpotężniejszych ludzi. No i oczywiście również państwa, które będzie zdecydowanie bardziej patrzyło na zachód niż na wschód, co zdążyło już wywołać rozdrażnienie w Rosji. W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy kolejne gazowe szantaże ze strony Kremla wymierzone w Kiszyniów, próbujące zawrócić Kiszyniów z tej potencjalnie bardziej prozachodniej drogi. Tutaj ciekawostka, właśnie w obliczu tego szantażu Mołdawia po raz pierwszy w swojej historii kupiła gaz z innego niż rosyjskie źródła i był to gaz kupiony z Polski. Także mamy tutaj również swój akcent. Czy rzeczywiście Kiszyniów tę szansę wykorzysta? Czy pani prezydent Maja Sandu i jej partia Działania i Solidarności zmieni Mołdawię i da Mołdawianom nadzieję na to, żeby w swoim kraju czuli się jak w swoim domu, a nie jak w pewnego rodzaju cyrku właśnie władcy marionetek, to pokaże być może nadchodzący rok. Tym niemniej ta zmiana się dokonała i to jest miejsce czwarte. No i wreszcie miejsce trzecie, czyli bezprecedensowe represje na Białorusi. Dyktator Aleksandr Łukaszenka dokręca śrubę swoim, chciałoby się powiedzieć, obywatelom, ale niestety bardziej poddanym. Tłumi wszelkie przejawy niezależności, wszelkie przejawy wolności. W marcu rozpoczęła się kampania wymierzona również w Polaków. Przypomnijmy, że niemalże już od roku w więzieniu znajduje się prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys oraz dziennikarz i również działacz ZPB Andrzej Poczobut. W sumie w tym momencie na Białorusi w więzieniu znajduje się ponad około 900 więźniów politycznych. Mąż Swetłany Ciechanowskiej został skazany na 18 lat łagru, 18 lat kolonii karnej. Niebywale surowy wyrok. Obserwatorzy mówili, że potencjalnie mógłby otrzymać lat 15 w najgorszym scenariuszu. Okazało się, że rzeczywistość jest mroczniejsza od analiz i przewidywań. To jest również takie jasne pokazanie przez Łukaszenkę, że wszyscy jego przeciwnicy będą niszczeni. Wreszcie mieliśmy przecież w kwietniu porwanie samolotu linii lotniczych Ryanair, który został zmuszony do lądowania w Mińsku i aresztowano znajdującego się na jego pokładzie Ramana Pratasiewicza, założyciela niezależnego kanału informacyjnego Niechta. Także cały szereg elementów represji, kazus sportsmenki, która zmuszona była poprosić o azyl w polskiej ambasadzie w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Tokio, ponieważ obawiała się o swoją wolność tylko za to, że ośmieliła się skrytykować Białoruski Komitet Olimpijski. Dzisiaj na Białorusi trwa wojna z narodem białoruskim. My 13 grudnia obchodziliśmy 40. rocznicę stanu wojennego. W wielu oknach zapłonęły światła wolności. Ja uważam, że te światełka w tym roku powinny płonąć nie tylko dla bohaterów i ofiar polskiego stanu wojennego, ale również dla Białorusinów, bo dzisiaj to Białorusini właśnie są w takim pewnego rodzaju stanie wojennym. To Białorusini są wsadzani do więzień, bici, prześladowani za to, że chcą po prostu być wolnym narodem, nie chcą żyć w łukaszenkowskiej dyktaturze. Także nasz dyktator, generał Jaruzelski, miał okulary, ten dyktator tam, Baćko Łuka, ma wąsy, no ale ich metody działania są bardzo podobne, a być może nawet w przypadku Białorusi jeszcze bardziej krwawe. Jak mówiłem, ich ofiarami pada oczywiście mniejszość polska.
tutaj bardzo mocna narracja, którą Białoruś buduje, próbując oskarżać Polaków o to, że wspólnie z Niemcami, nazistami dążyli do w zasadzie eksterminacji tak naprawdę narodu białoruskiego. To jest próba przedstawienia Polaków jako tych, którzy chcieli niszczyć, nawet fizycznie niszczyć naród białoruski. To jest oczywiście kłamstwo, to jest absolutne kłamstwo. Chodzi o to, żeby przez tą propagandę skłócić Polaków i Białorusinów po to, żeby wykreować taki mroczny obraz Polaków w oczach białoruskiego społeczeństwa. No a ponadto, żeby otrzymać bardzo łatwy klucz, wytrych do prześladowania naszej mniejszości. Przecież osoby, które były aresztowane, niektóre z nich na szczęście zostały zwolnione, były oskarżone między innymi z paragrafów o propagowanie nazizmu. Także dramatyczna sytuacja na Białorusi. To jest miejsce trzecie tego zestawienia. I miejsce drugie wreszcie to eskalacja napięcia wokół Ukrainy i to dwukrotna, dlatego że już w marcu okazało się, że Rosja zgromadziła na okupowanym Krymie oraz wokół okupowanego Donbasu ponad 100 tysięcy żołnierzy. Wtedy mówiło się, że może dojść do jakiejś formuły inwazji. Tak się na szczęście nie stało, ale takie ryzyko pojawiło się ponownie w listopadzie. Obecnie cały czas trwa ten kryzys. Około 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy okrąża niemalże Ukrainę. Co więcej, Białoruś zapowiedziała, że gdyby doszło do wybuchu tej pełnoskalowej wojny, to oczywiście Białoruś stanie po stronie swojego rosyjskiego sojusznika. Tutaj warto dodać takie wydarzenia z pogranicza miejsca drugiego i trzeciego. Pogłębiona integracja. Białoruś łączy się coraz silniej z Rosją. Czy do inwazji dojdzie? Zobaczymy. No to są jakieś prognozy na nadchodzący rok, które moim zdaniem w tym momencie bardzo trudno jest przewidzieć. Chyba jednak do inwazji nie dojdzie. Ale jednocześnie Kreml, tak eskalując ten konflikt, terroryzując nie tylko Ukrainę, ale próbując zastraszyć państwa kolektywnego Zachodu, Unię Europejską, Stany Zjednoczone, chce wymusić zbudowanie nowych linii podziałów, nowych stref wpływów w Europie. I właściwie to zostało jasno wyartykułowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych rosyjskie. Propozycja nowego paktu pomiędzy Rosją i NATO, Rosją i Stanami Zjednoczonymi, w którym w zasadzie Ukraina trafia do rosyjskiej strefy wpływów. Jednoznacznie pojawia się w ramach tych układów zapis, że NATO nie będzie się rozszerzało na wschód i nie będzie dostarczało żadnego uzbrojenia na Ukrainę. W zasadzie z postanowień tych propozycji wynika, że również Polskę musieliby opuścić amerykańscy żołnierze, ponieważ bez zgody Rosji nie można byłoby rozlokowywać sił wojskowych w państwach członkowskich NATO wschodniej flanki, które dołączyły do sojuszu po roku 1997. Propozycja niebywale bezczelna. No tak naprawdę to właściwie przywodzi na myśl, oczywiście Jałtę, przywodzi na myśl konferencję monachijską, pokaz arogancji ze strony Rosji, ale też przekonania o tym, że dzisiaj Zachód jest na tyle słaby, że można próbować narzucać mu takie warunki. A jednocześnie przekonania Rosji, myślę, że to jest symboliczne, przekonania Rosji o tym, że dzisiaj nie ma już sensu rozmawiać w ramach formatów wielostronnych, multilateralnych, różnego rodzaju w ramach instytucji międzynarodowych. Sprawy należy załatwiać w sposób bilateralny. Mocarstwo z mocarstwem decyduje o losach tych maluczkich, o losach Ukraińców, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, a być może również Polaków. No i tym sposobem docieramy do miejsca pierwszego tego zestawienia. Myślę, że tutaj zaskoczeń, szanowni państwo, nie będzie. Kryzys, tak zwany kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy, a w praktyce atak na Polskę z wykorzystaniem migrantów. Rosja po raz pierwszy w historii stosuje w sposób przemyślany i celowy migrantów jako żywą broń w wojnie hybrydowej. Wykorzystuje ludzi do zaatakowania innego państwa. Najpierw Litwy, Łotwy, finalnie Polski. A myślę, że to jest wydarzenie, które jest istotne na wielu płaszczyznach. No po pierwsze, oczywiście sam fakt wykorzystania migrantów jako broni, mówię, wydarzenie
precedensowe, ale które potencjalnie może zwiastować tego typu uderzenia w przyszłości. Po drugie, no właśnie znowu przekonanie Rosji przy wykorzystaniu Białorusi, że można skutecznie destabilizować Zachód w tak cyniczny sposób, po prostu wykorzystując ludzi jako żywą broń. A wreszcie tak naprawdę ten kryzys pokazuje całe spektrum prowadzenia tych działań w ramach wojny hybrydowej, bo to nie chodzi tylko o fizyczne zaatakowanie granicy, ale chodzi również o szeroki asortyment wojny informacyjnej, próby skompromitowania Polski na arenie międzynarodowej, przedstawienia Polski jako kraju łamiącego prawa człowieka, depczącego ludzką godność, kraju, który odpowiada za cierpienie migrantów na tej granicy, co jest oczywiście kłamstwem. Jedyną i wyłączną odpowiedzialność za cierpienie tych ludzi ponosi Kreml, ponosi prezydent Putin, ponosi Mińsk, ponosi dyktator Aleksander Łukaszenka. Polska została zaatakowana, my musieliśmy się i musimy się cały czas bronić. Nie tylko bronić nie tylko swojej granicy, ale granicy również Unii Europejskiej i całego NATO. No, tym niemniej, jak mówię, sytuacja bez precedensu, która w połączeniu z innymi wydarzeniami układa się w pewien logiczny łańcuch zdarzeń. I to może tytułem podsumowania. Spójrzmy na rok 2021. Aresztowanie Aleksieja Nawalnego, eskalacja napięcia wokół Ukrainy w marcu, w kwietniu, brutalne działania Łukaszenki, w tym porwanie samolotu, następnie zgoda właściwie taka niemalże wypowiedziana ekspresja przez Stany Zjednoczone na dokończenie budowy gazociągu Nord Stream 2, odstąpienie od sankcji, kryzys migracyjny, kolejne uderzenie, atak z wykorzystaniem migrantów, no i na sam koniec kolejna eskalacja wydarzeń, kolejna eskalacja napięcia wokół Ukrainy. To był bardzo trudny rok i obawiam się, że ten rok nadchodzący może być jeszcze trudniejszy, o ile nie będziemy w stanie jako Zachód przeciwstawić się tej brutalnej rosyjskiej polityce. I na sam koniec jeszcze tak pomyślałem sobie, że warto przedstawić największego wygranego i przegranego polityki wschodniej. No tutaj chciałoby się oczywiście powiedzieć, no nie wiem, można być, prawda, prezydenta Putina, ale to może byłoby zbyt oczywiste. W moim rankingu wygranych i przegranych największy wygrany to rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, a największy przegrany to niestety szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell. A dlaczego? No nagrody trafiają za wyjątkowo niefortunne dla przedstawiciela Unii Europejskiej spotkanie w Moskwie w lutym minionego roku, gdzie Josep Borrell miał pojechać, miał walczyć o Aleksieja Nawalnego, miał jasno przedstawić twarde stanowisko Unii Europejskiej, a skończyło się w taki sposób. Cytuję teraz jednego z wysokich rangą dyplomatów, który udzielił swojej wypowiedzi serwisowi Politico, mówiąc: zgodnie z oczekiwaniami Ławrow ograł Borrella. Mówiąc językiem piłkarskim, Ławrow strzelał bramkę za bramką, a Borrell wpuszczał wszystko. Żadnej obrony i żadnego ataku. Tak to wyglądało ze strony Borrella, który był publicznie przed kamerami telewizyjnymi pouczany i łajany przez szefa rosyjskiej dyplomacji. Także Ławrow strzela gole, Rosja strzela gole, Borrell te gole bez jakiejkolwiek próby obrony wpuszcza. No i tak samo niestety te gole wchodzą w bramkę Unii Europejskiej. Zresztą paradoksalnie w tym roku taka rzecz zdarzyła się również na prawdziwej piłkarskiej Murawie. W meczu pomiędzy Szeryfem Tiraspol a Realem Madryt drużyna z separatystycznego, nieuznanego Naddniestrza pokonała jedną z najlepszych drużyn świata 2-1. Szok, niedowierzanie. Real Madryt przegrywa z drużyną z państwa nieuznawanego, z państwa widmo. A więc trochę tak symbolicznie i na piłkarskim Murawie, i w polityce. Ten rok należał niestety do Rosji i jej akolitów. Czy rok nadchodzący będzie lepszy? Zobaczymy. Ja niestety mam pewne obawy. Mecz trwa, ale widać, kto tutaj jest stroną brutalnie atakującą, a kto próbuje się bronić. Czy ta sytuacja się odwróci, czy przejdziemy do kontrataku? Zobaczymy. Oby rok 2022 był dla Europy Środkowej i Wschodniej jednak lepszy niż mijające 360 kilka dni. Serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.